Wielkimi krokami zbliżamy się do 6000 widzów na naszym wspólnym kanale, bo to wy jesteście jego znaczącą częścią. Jeśli chcesz z nami tworzyć piękno futbolu, subskrybuj teraz kanał i daj znać o tym w komentarzu. Zimowe okienko transferowe w pełni. Do zakończenia pozostało zaledwie kilka dni. Jak do tej pory najbardziej spektakularny transfer przeprowadziła Barcelona, która na Camp Nou ściągnęła z Liverpoolu Coutinho. Niestety, aby finansowa równowaga została zachowana, Duma Katalonii musi się pozbyć kilku piłkarzy. Piłkarzem, który został wspomniany w tytule, jest Rafinha. 24-latek został wypożyczony do Interu Mediolan do końca obecnego sezonu z możliwością pierwokupu. Jeżeli włoski klub będzie chciał zatrzymać u siebie Brazylijczyka, to będzie musiał zapłacić 35 milionów euro. Do tego mogą dojść ewentualne bonusy w wysokości kolejnych 3 milionów. W sumie dla Dumy Katalonii rozegrał 79 meczów, strzelił 11 bramek i zanotował 8 asyst. Większość z tych występów to jedynie wejścia z ławki. Rafinha rzadko wychodzi w podstawowym składzie. Sam piłkarz przenosiny skomentował następująco: "Jestem naprawdę szczęśliwy, to wspaniałe uczucie być tutaj. To bardzo ważny etap w moim życiu i bardzo chciałem spróbować tego doświadczenia w mojej karierze". Rafinhi brakuje przede wszystkim regularnej gry, o której w Barcelonie mógł pomarzyć w obliczu przybycia Dembele czy wcześniej wspomnianego Coutinho. Mam nadzieję zagrać w jak największej liczbie meczów i pomóc zespołowi w osiągnięciu wyznaczonego celu, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Rafinha jest dość uniwersalnym piłkarzem, co sam przyznał w wywiadzie. Dodał również, że w Interze ma kilku kolegów mówiących w tym samym języku. Mogę grać na wielu pozycjach, czy to po prawej, czy po lewej stronie. Zawsze dobrze jest mieć w zespole kolegów, którzy mówią w tym samym języku. Znam także Mauro, ponieważ grałem z nim wcześniej. Mowa oczywiście o Mauro Icardim, z którym Rafinha grał w juniorskich drużynach Barcelony. Można powiedzieć, że Rafinha jest w podobnej sytuacji, co kiedyś jego starszy brat Thiago Alcantara. Ma umiejętności i potencjał, ale w obliczu takiego gwiazdozbioru Brazylijczyk nie ma szans na regularną grę. Dlatego najlepszym wyjściem jest odejście do klubu, gdzie będzie wychodził w podstawowej jedenastce. Dobrze znamy przypadek Thiago. Jemu transfer do Bayernu wyszedł na dobre. Mamy nadzieję, że Rafinha pójdzie w ślady brata. A co wy myślicie o tym transferze? Czy pozwoli on Rafinhi rozwinąć skrzydła i pomyśleć o regularnej grze i awansie do Ligi Mistrzów? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!